Stoję tutaj na tej ulicy i może się zastanawiacie, dlaczego tutaj tak krzyczymy. Jeżeli ktoś ma dziecko i to dziecko chce wejść na ruchliwą ulicę, to nie powiesz mu po cichu, żeby tam nie wchodził, ale powiesz mu: nie idź, stop, zatrzymaj się. I ja wam dzisiaj mówię: stop, zatrzymajcie się, bo jest tylko jedna droga. Jest tylko jedna droga bezpieczna. To jest Jezus Chrystus. Poznałam Jezusa Chrystusa. To jest żywy Bóg. To nie jest figurka na krzyżu. To nie jest figurka małego dziecka na rękach wyrzeźbionej Marii. To nie jest nic, czemu się oddaje cześć, kłania się, całuje się, nie wiem, święci się jakąś wodą. To nie jest coś takiego. To jest prawdziwy, żywy Bóg, z którym możesz się spotkać w swoim duchu, który oddał za ciebie życie. On oddał za ciebie życie. Wiecie, byłam teraz niedawno w Berlinie i tam był taki mur między wschodem a zachodem. Jest napisane, że Jezus Chrystus złamał w swoim ciele mur nieprzyjaźni między sobą, między Bogiem a człowiekiem. On nie kazał tobie rozbierać tego muru po kawałku. Nie kazał tobie spełniać jakichś dobrych uczynków, bo on wiedział, że my tego nie przebijemy. On w swoim ciele zburzył ten mur. On tak naprawdę dał się zmasakrować, dał się zetrzeć za twoje winy, za twoje grzechy i również za moje. Nie zrobił tego za jakąś masę, nie zrobił tego za jakiś tłum. Zrobił to za ciebie personalnie. I dzisiaj może się ktoś zburzyć, że zakłócamy piątkowy, fajny wieczór. Ale to nie jest ważne, jak ty dzisiaj ten wieczór spędzisz. To nie jest ważne, czy ty pójdziesz sobie do knajpy, czy ty pójdziesz sobie do kina, czy pójdziesz sobie na zakupy. To nie jest ważne. To wszystko przemija, ale Jezus powróci. Jezus, z którym ja się pojednałam, powróci po mnie. On powróci po Kościół. On powróci po ludzi, którzy są narodzeni z Bożego Ducha. Są pojednani z Bogiem. Jest napisane, że On zburzył w swoim ciele mur nieprzyjaźni. Jesteś po tej drugiej stronie. Jeśli się nie pojednałeś z Bogiem, jeśli nie narodziłeś się na nowo, nie wystarczy, że chodzisz do Kościoła. Nie wystarczy, że spełniasz jakieś uczynki. Jest napisane, że nasze uczynki są jak szata splugawiona. Jak szata splugawiona. Jeśli chociaż jeden uczynek zły popełniłeś, to jest tak jak zbóg, jak zepsute jajko. I jeżeli będziesz wbijał tam kolejne dobre jajka, to i tak nie zjesz tej jajecznicy, zatrujesz się. Nie da się wybielić czegoś, co jest z gruntu złe. Dlatego Jezus tam na krzyżu dał swoje życie za twoje. Swoje za twoje. On nie wymaga od ciebie, żebyś ty w jakiś sposób zarobił na cokolwiek. Nie wymaga od ciebie. On wymaga tylko od tego, żebyś ty zobaczył miłość, którą ma do ciebie. On pokazał nam serce Ojca. Powiedział: kto widział mnie, ten widział Ojca. Kto widział mnie, ten widział Ojca. Ten Ojciec. To ten Ojciec dał się przybić za ciebie do krzyża. To ten Ojciec zdecydował się porzucić swoje bóstwo i zejść tutaj w ciele. Zejść tutaj w ciele. To On cierpiał. Nie oddzielaj osoby Jezusa od Ojca. Nie oddzielaj osoby Jezusa od Ojca, ponieważ Jezus powiedział, że kto widział mnie, ten widział Ojca. Wszystko, co ja czynię, widzę najpierw u Ojca. To Ojciec tak umiłował świat w taki sposób, że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ten Bóg, który tak umiłował świat, właśnie w ten sposób okazał swoją miłość, w bardzo praktyczny sposób. Dał swojego Syna. Ten Bóg daje się dzisiaj tobie poznać. Dzisiaj, gdy słyszysz ten głos, gdy słyszysz ten krzyk: nie idź dalej bez Boga,
Nie idź dalej bez Boga. Możesz się z Nim dzisiaj pojednać. Możesz dzisiaj Go przyjąć do swojego serca. Ja byłam bardzo zranioną osobą. Byłam bardzo zraniona przez swojego ojca. Byłam odrzuconą osobą. Miałam się nie urodzić. Moi rodzice pobrali się tylko dlatego, że zdecydowali, że jednak mnie nie usuną. Ale zawsze, przez całe swoje dzieciństwo, wiedziałam, że nie jestem wymarzonym synem, że nie jestem taka, jaka powinnam być. Wiecie, mój ojciec mnie odrzucał. On mnie nigdy nie przytulał. Nigdy nie mówił mi dobrych słów. Słów wsparcia. Nie umiał tego robić, ponieważ sam był też odrzucony. Wychowywał się bez ojca. W ten sposób jesteśmy wychowani tutaj na ziemi. Nie znamy ojca. Jesteśmy poranieni przez swoich ojców, którzy również nie znali ojców. Ale chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię nie dla jakiegoś enigmatycznego celu. Nie po to, żeby nakręcili kilka filmów o Nim. Nie po to, żeby Go wyrzeźbili. Nie po to, żeby Go namalowali. Nie po to, żeby liczyli od początku nową erę, od Jego czasu, kiedy się urodził. Nie po to przyszedł na ziemię. Przyszedł na ziemię po to, żeby oddać życie za Ciebie z miłości. Z miłości. Tylko przyjaciel kładzie życie za innych. Tylko ten, który chce się pojednać, kładzie życie za Ciebie. Dzisiaj, kiedy to słyszysz, przyjmij tą ofiarę. Gdy ja spotkałam się realnie z Jezusem, kiedy zobaczyłam, co On dla mnie zrobił i kiedy zobaczyłam w ogóle swoją płytkość i swój stan, kiedy zobaczyłam, że jestem tak naprawdę chora, śmiertelnie chora i przyjęłam tą miłość, którą On mi dał. On wyzwolił mnie. Przestałam być odrzucona. Słuchajcie, to jest niesamowite uczucie. Być kimś zaakceptowanym. Wiedzieć, kim się jest. Wiedzieć, dokąd się zmierza. Wiedzieć, że mogę dzisiaj stanąć tutaj przed wami i powiedzieć zupełnie prawdziwie, że ja po prostu mam ojca, że jestem umiłowaną córką, że w ogóle idę do nieba. Idę do nieba. Ja wiem, dokąd idę. Idę do nieba. Moje życie tutaj jest życiem w zwycięstwie. Życiem w zwycięstwie, ponieważ Jezus na krzyżu załatwił sprawę ubóstwa, załatwił sprawę chorób. Jego cińcami i ranami jestem uzdrowiona. On cierpiał biedę. Tam na krzyżu został ogołocony. Został zawstydzony za mnie. Ja się nie wstydzę. Nie wstydzę się. Kiedyś nie weszłabym do tramwaju, gdybym widziała, że ludzie wewnątrz się śmieją, bo myślałam, że śmieją się ze mnie. Kiedyś nie otworzyłabym ust, ponieważ miałam totalny kompleks. Bardzo wstydziłam się swoich zębów. Kiedyś po prostu nie byłam w stanie tak naprawdę wystąpić publicznie przed 2 albo 3 osobami. Dzisiaj mówię wam, że jest coś więcej niż to, co widzicie. Jest coś więcej niż dobre spędzenie sobie piątkowego wieczoru. Jest coś więcej. To, co tutaj jest na ziemi, to jest tylko promil tego życia, które macie w wieczności. I od tego, co dzisiaj tutaj zrobicie, co zrobicie do końca swoich dni, a nie wiecie, kiedy nastąpi śmierć. Nie wiecie, kiedy nastąpi śmierć. Tylko od waszej decyzji zależy wasza wieczność. Tylko od waszej decyzji. Bóg nie wymaga niczego więcej, jak tylko prostej wiary w to, co On już zrobił dla was na krzyżu. Jezus Chrystus jest jedyną drogą, jest jedynym życiem, jest jedynym światłem. Jest powiedziane, że światłość przyszła na ten świat. Światłość przyszła na ten świat.
po to, żeby nam objawić Ojca, żeby nam objawić życie w obfitości. Możecie dzisiaj przyjąć życie w obfitości. Tak jak ja przyjąłam życie i żyję, zrobiłam się zupełnie inną osobą. I to było z dnia na dzień. Kompletnie z dnia na dzień. Jednego dnia byłam osobą, która była manipulantką, która nie chciała mieć dzieci ze swoim mężem. Przez 7 lat absolutnie wykluczałam to, że będę miała jakiekolwiek dzieci. Wolałam robić karierę. Tak naprawdę zabiłam swoje dziecko własnymi słowami. Byłam w ciąży, ale codziennie rano budziłam się z płaczem i mówiłam, że nie chcę mieć tego dziecka. Nie chcę żyć, nie chcę później płacić karierą za to, że w ogóle, że będziemy mieć dziecko. Nie chciałam tego dziecka. Słuchajcie, zamordowałam je przy pomocy własnego języka. Poroniłam ciążę. I gdy spotkałam żywego Boga, pierwsze, co przyszło do mojego serca, to pragnienie życia i naprawdę pragnienie dziecka. Pierwsze, co przyszło do mojego życia i pierwsze, co odeszło, to chęć manipulowania moim mężem. On zmienił moje życie. On zmienia moje życie cały czas. Dzisiaj jestem zupełnie inną osobą. Ten sam Jezus, który jest żywym Bogiem, który jest doświadczalny, którego można spotkać, którego można spotkać w realny sposób, może zmienić twoje życie, ale musisz się narodzić na nowo. Musisz się narodzić na nowo. Jeśli zapytasz jak, wystarczy prosta wiara. Wystarczy uznać, że jest coś w tobie nie tak, że jesteś w środku zepsuty, że masz zgniłe myśli. Ja tak miałam. Ja wstawałam w rano i miałam presję na głowie, po prostu presja, że znowu coś. Napadało na mnie totalnie obsesyjne myśli. Nie miałam spokoju w ogóle. Nie miałam pokoju w sercu. Nie miałam miłości. Nie byłam zaakceptowana. Czułam się niepewnie. Udawałam. Nosiłam maski. Dla jednych znajomych byłam taka, dla innych inna. Te dwie grupy nigdy się nie łączyły. Nigdy nie dopuściłam do tego, żeby ci ludzie się spotkali ze sobą, ponieważ dla jednych byłam zupełnie kimś innym, a dla innych dzisiaj nie żyję jak dr Jekyll i Mr. Hyde. Dzisiaj jestem zintegrowaną osobą. Wiem, kim jestem. Wiem, że jestem zaakceptowana w Jezusie Chrystusie. Narodziłam się na nowo. Dzisiaj możecie się pojednać z Bogiem i rozstać się ze wszystkimi jazdami w swojej głowie. Do tego potrzebna jest pokuta. Pokuta to nie jest odklepanie zdrowaśki. Pokuta to nie jest żal czynny ani bierny. Pokuta to jest odwrócenie się od dotychczasowego życia. Wszedłeś w tą stronę, a teraz postanawiasz nie. W tą stronę nie idę, bo wiem, że tam nie, to nie jest to, czego chcę. Odwracam się i idę teraz w twoim kierunku, Boże. Jeśli dzisiaj uznasz, że jest jednak w tobie coś nie tak i chcesz innego życia, chcesz pełni, chcesz miłości, chcesz akceptacji, chcesz wiedzieć, kim jesteś, chcesz wiedzieć, dokąd zmierzasz, to dzisiaj jeszcze zawołaj do Jezusa. Wystarczy twoje westchnięcie. Wystarczy westchnięcie. Ja tylko westchnęłam. Ja nie zmówiłam żadnej formułki. Nie powiedziałam nic spektakularnego. Nic krasomówczego. Po prostu westchnęłam. Westchnęłam. Nawet nie potrafię tego wyartykułować. Po prostu westchnęłam do Boga. I w jednej chwili
było zupełnie inaczej. Narodziłam się na nowo i wy też tak możecie. Też tak możecie.